Hejka, tutaj Natsu. Dzisiaj jest poniedziałek i my ten film nagrywamy dzisiaj tak dokładnie o 12.24. Ani razu jeszcze nie widzieliśmy klipu. Ani razu. A dzisiaj go publikujemy. Tak, dzisiaj go publikujemy, tak swoją drogą. On już jest na kanale Team X, więc link jest w opisie oczywiście, więc wpadajcie, jeżeli jeszcze tej nuty nie słuchaliście. A my teraz wam chcemy pokazać naszą pierwszą reakcję na ten klip, jak on wygląda i tak dalej, bo przysięgamy, że ani razu nikt go jeszcze nie widział. Co więcej, większość facetów nawet nie była przy nagrywaniu ujęć, więc my nie wiemy kompletnie. Tak, jasne. Większość z nas nie wie na przykład, co w ogóle było nagrywane, więc zobaczymy. No, to jest fajne, bo jednak wiecie, jak nawet uczestniczycie w tych ujęciach, to mniej więcej się spodziewacie, jak to wygląda. Ja na przykład się zastanawiam, bo ja jakby w głowie miałam wizję, jak chciałabym, żeby to wyglądało i wiem, jakie są sceny i wiem, jak chciałabym, żeby one wyglądały i jestem ciekawa, czy to będzie jakby to, czy to będzie lepsze. Może jeszcze lepsze, no właśnie. Ale wystarczy tylko łapkę w górę i subskrypcję na kanale. No nie płacz, ty nie płacz. A już subskrybujecie? No i co? No i oglądamy, nie? Ready? Tak, tak. No nie. Ej, weź, weź to do góry. To zajdzie zaraz. Samo zniknie. A, dobra. Chyba. Nie potrzebujemy nic już od was. Tata zostaw cię, ja to wygląda. Jesteśmy razem, kobiety wąskona. A ja otwieram i blokuję kąta. Lilusia! Fajne, to było fajne przejście. Ale zajebiste! Wow. Ja też, ej, ja nie widziałam, Julka, jak ty nagrywałaś! Wow, to jest ładne ujęcie. O, o! To jest drogie! Oh, ej, to jest mocne. Ale to było sztos! Jakie to jest sztos! Zajebiste! Płakałaś! Wow. Patrz, jaka odwalona! Serio! To jest ładne. O, tu ładnie wygląda. Patrz! No bo śmiesznie, bo ja patrzę na Oskiego i przypomina mi się, jak to nagrywaliśmy, nie? Te nasze nieporadne. Nie! Nie! Co jest? Ej, ładnie wyszło! No ładnie! Teraz Sonia? Widać, to potrafi tańczyć, kto nie? Totalnie tak, kto te głody z nich mówi. Dobre światło. Tak. Oh yeah, yes. Oh yeah. Aż mam ciary! Zajebiste, o tak! Fajnie, fajnie. Oh yeah! Jest Ariana! O, to zajebiście, zgrało się! A ja to robiłam milion razy i bałam się, że ani raz się nie zgra. Czerwony dywan jak polo. Jakby się zamienił z Pandorą. Gorące jak Tijuana. Hej, hasta la vista mañana. Każda mama sita. Bawi się za mną. Zajebiste. O, oh, oh, yeah! Oh, yeah! Oh, oh my god! Czarek, ty dobrze mocne! Pierwszy raz czuję się, że klaszczymy w ogóle z powodem, nie? Mocne! Nie wiem, gdzie mam patrzeć na kamerę. Weź jeszcze raz to później. Brawo, dziewczyny. Ja uważam, że odpali.
Dostaliśmy kawał dobrej roboty. Serio, no. To, jakich to było warunkach i jakim tempie robione, to naprawdę to wygląda dobrze. Jeszcze raz. Serio. No jeszcze raz! Nie, w dwa dni została zrobiona, bez tam miksu, no, piosenki i montażu, to nagraliśmy to w dwa dni. Silne i niezależne, wielkie brawo! Silne i niezależne! Bezo. Bo ogólnie, żebyśmy mieli zrobić taką szybką analizę tego, jak to powstało, to u Leksia nagrywaliśmy prewki wieczorem. Ja na przykład nagrywałam o północy, no, dopiero to było jakoś, w nocy, no, tak. W nocy żeśmy nagrywali. Później ty nagrywałaś o pierwszej, byłaś u mnie. O pierwszej, no. No. O tej godzinie nagrywaliśmy prewki i na drugi dzień do tych prewek nagrywaliśmy klip. Od dziewiątej do szóstej? Ja do szóstej. Ja poszłam spać o ósmej, no. No to w sumie 24 godziny nagrywać. Ej, no właśnie, tak. Potem się dziewczyny wyspały i pojechaliśmy do studia. No, czy wyspały? Znaczy, to nie można tego tak nazwać, stary, bo no... Spały po prostu, spały. No i potem my pojechałyśmy do studia, we dwie jako pierwsze, bo potem musiałyśmy po studiu jeszcze dograć... nagrać resztę klipu. Pamiętasz, jaki miałyśmy zdarty głos, bo my tutaj jak nagrywałyśmy ten klip pierwszego dnia, to my to tak się damy! Tak, my tak krzyczymy, tak. Śpiewamy tak normalnie, tak na całej tej I dziewczyny przyjechały o pierwszej północy. O północy. O północy? No, ale zanim się tam nie, o pierwszej byście przejechały. Nie, to było jakoś... 0056, mi się wydaje, że była... Tak, serio? Było przez pierwszą. Jest po prostu. Wy byliście tu o piątej, no, dokładnie. I my wtedy byliśmy przy moim ujęciu, bo opatrz już jedno tutaj było zrobione, potem zrobiliśmy drugie jeszcze na dole i potem się przenieśli do góry, nagrali ostatnie ujęcie i jakoś tak było szóstej. Tak, i tak wyszło, że właśnie siódma, tak skończyliśmy to prawdopodobnie jak wcześniej, no. A potem był montaż. A potem był montaż. Mix. Potem był mix. Jeden mix zawiódł, potem ja musiałem zrobić drugi mix. Ten mix, który ja zrobiłem, usłyszycie na nucie. Także. Ja jestem taka, kurde, wzruszona trochę, w sensie ja się cieszę, to jest taka melancholia. Że tak wyszło i że po prostu, no nie wiem, aż nie wiem co mam powiedzieć, ja teraz sobie myślę o tym wszystkim i po prostu się cieszę bardzo. Ja się tylko lekko stresuję odbioru, że... wiecie o co chodzi, bo ludzie są tak źle nastawieni do autotuna, jakby no to jakby słuchać. Ale to w sensie, taki jest nasz zamysł, robimy tak różne piosenki. Pierwsza to była bez refrenu, długa, każdy twórca wystąpił. No, tak, było disco polo, była ta jedna noc, która była taka imprezowa, ta jest na autotunie, a następna będzie jeszcze mocniejsza, więc... No. Po prostu robimy różne piosenki i tak. Praca na autotunie wcale nie jest taka łatwa, jak się wszystkim wydaje i to jest tak, że wszyscy myślą, że jak zrobicie na autotunie, to po prostu będzie brzmiało zajebiście, a czasami wychodzi jest nawet ciężko, gorzej. Jest ciężko, tak, jest ciężko. Tak, czasami nawet ten autotun zamiast czyścić, to podkreśla to, co zrobiłeś źle. No. Ale taka ciekawostka, połowa mojej zwrotki jest bez autotuna w ogóle, ta druga. No, bo ty tam rapujesz. No, musiałam to, bo z autotunem to brzmiało gorzej, uznaliśmy, że robimy to bez. Jeżeli jeszcze nie słuchaliście nutki, to wbijajcie, koniecznie musicie ją usłyszeć. Jest oczywiście w opisie link i wydaje mi się, że na kartach końcowych też będzie przekierowanie, więc pewnie możecie sobie po prostu kliknąć. Wpadajcie na nasze Instagramy, bo tam będą nowe foty z klipu i tak dalej, więc możecie sobie pooglądać, jakie tam nam zdjęcia fajne powychodziły. Zostawcie subskrypcję na kanale, łapkę w górę. No i tyle, miłego słuchania. Jaki pa!